Irańczycy no, troszkę różnią się od Arabów. To są Persowie w większości wypadków. Oni mimo tej rewolucji religijnej, którą kiedyś przeszli, dzisiaj raczej zaczynają kierować się w kierunku takich tradycyjnych zachodnich wzorców konsumpcji. Większość Irańczyków ma mniej niż 30 lat. To jest społeczeństwo, które przeżyło taki boom demograficzny. Bardzo szybko, mieliśmy tam do czynienia z dużym przyrostem naturalnym. Są to ludzie młodzi, otwarci, którzy są w pewnym stopniu zapatrzeni na zachód, więc można docierać tam także z ofertą modnej odzieży, takich towarów masowej konsumpcji. Jest to duża szansa dla firm zarówno jubilerskich, jak i szeroko rozumianego przemysłu mody. Są też możliwości współpracy z firmami, możliwości zaangażowania w realizację projektów infrastrukturalnych czy projektów przemysłowych. Są także możliwości inwestycji czy sprzedaży usług dla przedsiębiorstw budowlanych, dla przedsiębiorstw chemicznych. Także to są bardzo różne sektory. Wsparcie na wysokim szczeblu w postaci misji gospodarczych, które towarzyszą politykom na dosyć wysokim szczeblu, mogą otworzyć wiele drzwi.